Cześć, witam z kanału Matesy. Dziś chciałem Was zaprosić do recenzji Powerbanka od TP-Linka. Jest to jeden z nowszych produktów, które pojawiły się w ofercie tego producenta. Powerbank o pojemności 10 000 mAh. Bardzo kompaktowa konstrukcja. Dwa porty USB, szybkie ładowanie 2,1 A napięcie. Jeżeli chodzi o konkretny model, jest to, jak tutaj widzicie, TLPB 10 000, gdybyście szukali. Zresztą link do tego powerbanka znajdziecie pod filmem. Tak więc odsyłam. Cena około 75-80 zł w zależności od sklepu, więc wydaje mi się, że może być to ciekawe rozwiązanie dla wszystkich, którzy szukają właśnie mobilnego tutaj źródła zasilania do swoich urządzeń. W dzisiejszej recenzji będę chciał sobie sprawdzić, ile taki powerbank się ładuje od zera do pełna za pomocą takiej typowej ładowarki od smartfona. Zobaczymy sobie też, jak szybko jesteśmy w stanie naładować telefon właśnie za pomocą tego powerbanka. Wykorzystamy do testów szybką ładowarkę od Xiaomi Redmi Note tutaj 8, ładowarka 18W i posłużymy się też takim miernikiem, który nam dokładnie pokaże wszystkie parametry, jakie oferuje właśnie powerbank TP-Linka. Na początek, jak zwykle, zacznijmy sobie od specyfikacji technicznej. Może, żeby było nieco łatwiej, to przenieśmy się teraz na stronę producenta, gdzie zapoznamy się z wszystkimi parametrami technicznymi odnośnie tego powerbanka i zaraz sobie wracamy do dalszej części naszej recenzji. Jesteśmy na stronie firmy TP-Link. Jak widzicie, nasz powerbank TLPB 10 000. No i teraz zobaczmy sobie jego główne cechy oraz specyfikację techniczną. Smukła obudowa, duża pojemność, to sobie zaraz zobaczymy na żywo. Następnie informacja o baterii. Mamy tutaj baterię litowo-polimerową, czyli tą nowoczesną, która nam zapewnia małe gabaryty urządzenia, dużą wydajność, no i przede wszystkim bezpieczeństwo ładowania wszystkich urządzeń, więc to jest na pewno na plus. Przykładowe czasy ładowania iPhone'a XS, Galaxy S9, iPada Mini 4, czyli tyle razy możemy teoretycznie te nasze urządzenia naładować z pełnego powerbanka. Następnie informacja o portach wyjściowych. Mamy ich dwa, jak pewno zauważyliście. Dostosowują one tutaj moc do urządzenia podłączonego, czyli jeżeli Wasz telefon obsługuje ładowanie napięciem 1 A, to takie napięcie będzie otrzymywał z tego powerbanka. Natomiast jeżeli możecie ładować wyższym napięciem, to zobaczcie, nawet 2,1 A jesteście w stanie tutaj uzyskać, dzięki czemu możemy skrócić czas ładowania urządzeń mobilnych w porównaniu właśnie do takich słabszych ładowarek czy słabszych powerbanków, które są dostępne na rynku. Potestujemy sobie to za chwilkę na żywo. Podwójne ładowanie. I to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ oprócz ładowania dwóch urządzeń, nawet jednocześnie, możemy równocześnie ładować też tego powerbanka. To się bardzo rzadko zdarza, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Przeważnie nie możemy równocześnie ładować powerbanka jakichś urządzeń do niego podłączonych. Natomiast tutaj jest to możliwe, więc to myślę, że jest bardzo istotne. Ponadto mamy gwarancję bezpieczeństwa, czyli mamy tutaj dużo zabezpieczeń, które gwarantują nam, że nasze urządzenia, które podłączamy do tego powerbanka, nie zostaną uszkodzone. Mamy tutaj zabezpieczenie przed zwarciami, przepięciami, przetężeniami, nadmiernym ładowaniem, nadmiernym rozładowaniem, przegrzaniem, tak więc możemy być pewni, że urządzenia, które podłączamy do tego powerbanka, będą w pełni bezpieczne. To jest też bardzo istotna sprawa. Kompatybilność z wieloma urządzeniami, czyli tutaj tak naprawdę wszystkie te urządzenia mobilne możemy sobie podłączać, możemy je ładować, jak widzicie, od tutaj smartfonów, tabletów, przez słuchawki, aparaty, zegarki, smartwatche, to wszystko możecie do tego urządzenia podłączać i to będzie się Wam tutaj bez problemu ładowało. Będzie to napięcie dopasowywane, dostosowane do tych urządzeń. Jeżeli chodzi o pełną specyfikację, to zobaczcie, wydajność 10 000 mAh, moc wyjściowa 5V 2,1 A, tutaj te wspomniane porty do ładowania urządzeń mobilnych, diody, to sobie zobaczymy za troszkę na żywo. Urządzenie bardzo lekkie, 213 gram, jak na powerbank o takiej pojemności, myślę, że naprawdę jest przyzwoicie. Małe wymiary, czyli urządzenie będzie mobilne, będzie łatwo go ze sobą zabrać w zestawie. Zaraz sobie zobaczymy na żywo, ale mamy kabel mikro USB, mamy instrukcję oraz sam powerbank i tutaj są informacje odnośnie środowiska pracy. Tyle jeżeli chodzi o te informacje ze strony producenta, teraz sobie wróćmy do naszej recenzji.
No dobrze, zapoznaliśmy się już ze specyfikacją techniczną powerbanku TP-Linka. Teraz zobaczmy sobie, co otrzymujemy w zestawie. W zestawie oczywiście samo urządzenie. Mamy też przewód USB, mikro USB do ładowania tego powerbanka, czy do ładowania jakichś urządzeń do niego podłączanych. Oraz tutaj krótka instrukcja obsługi, taki user guide. I tak naprawdę to jest całość, jeżeli chodzi o zestaw. Jeżeli chodzi o sam powerbank, bo myślę, że to jest najbardziej istotne. Zobaczcie, bardzo kompaktowa konstrukcja, bardzo małe wymiary. Tak naprawdę nawet mniejsze niż wymiary naszego smartfona. Waga, tak jak widzieliście, 200 parę gram, więc jest bardzo lekki, bardzo poręczny. Ładnie wykończone te poszczególne elementy. Ta struktura tutaj, jak widzicie, jest taka lekko prążkowana, dzięki czemu dobrze leży w dłoni, nie ślizga się, to jest na pewno na plus. Pozaokrąglane krawędzie na bokach, nieco informacji technicznych, certyfikatów tutaj znalazło się na tej dolnej krawędzi powerbanka. I teraz jeżeli chodzi o gniazda i przyciski, to zobaczcie, na tej krawędzi mamy jeden przycisk, który służy nam do sprawdzania pojemności tego powerbanka. Tutaj są diody, które nas informują o stopniu jego naładowania. W tym momencie on praktycznie jest rozładowany. Specjalnie go rozładowałem, żebyśmy mogli przeprowadzić sobie dalsze testy, czyli ten czas naładowania go od zera do pełna. I teraz zobaczcie, tutaj zostały umieszczone złącza, dwa złącza USB do ładowania urządzeń mobilnych oraz to złącze mikro USB do ładowania samego powerbanka. Urządzenie, jak pewno zauważyliście, nie posiada żadnej diody, która by pełniła funkcję latarki. Myślę, że to nie jest jakimś dużym problemem. Natomiast minusem według mnie jest brak tutaj gniazda USB typu C, ponieważ coraz więcej telefonów wyposażonych jest właśnie w gniazdo USB-C, dzięki czemu mamy ładowarkę i przewód właśnie USB-C. I takim przewodem nie będziecie mogli tutaj ładować tego powerbanka. Musicie mieć oddzielny przewód właśnie do ładowania powerbanka i oddzielny później do ładowania urządzeń mobilnych. Tak więc nie wystarczy tylko takim jednym przewodem się posługiwać, tylko potrzebujemy ich w tym przypadku dwa. Tak więc to jest taki minus, o którym chciałem Wam wspomnieć. Poza tym urządzenie naprawdę nieźle wykonane, bardzo zgrabne, mobilne. Zobaczcie jeszcze porównanie z telefonem. Tak wygląda w porównaniu do smartfona Redmi Note 8T. Jak widzicie, jest on tutaj mniejszy od tego telefonu, także sami widzicie, że ta mobilność jest na naprawdę dużym poziomie. To co, teraz sobie przejdźmy może do testów ładowania tego powerbanka. Tak jak wspominałem, na wstępie posłużymy się takim specjalnym miernikiem. Zastosujemy też ładowarkę od smartfona Redmi Note 8T. I wykorzystam tutaj takiej lepszej jakości przewód, który pozwala nam na pełne wykorzystanie potencjału takiej ładowarki. To cóż, spinamy to wszystko sobie w całość. Podłączamy się do źródła zasilania. Zaraz zobaczycie, jak to będzie wyglądało. I podłączamy oczywiście ładowanie do naszego powerbanka. W tym momencie na wyświetlaczu tutaj nam się pojawiło napięcie prądu ładowania. Możecie zobaczyć, jak to wygląda teraz zaraz po starcie. I za chwileczkę zobaczymy sobie, jak długo ten powerbank będzie się ładował. Te wszystkie pomiary będą tutaj wyświetlone na wyświetlaczu zaraz po zakończeniu ładowania. Oczywiście potrwa to dłuższą chwilę, dlatego teraz ja zostawiam to urządzenie tutaj do ładowania i spotykamy się już niedługo po pomiarach i zobaczymy sobie, jak wyglądają wyniki tych pomiarów. Ok, jak widzicie, wracamy po krótkiej przerwie. Powerbank został już całkowicie naładowany i teraz zobaczcie, udało nam się naładować go do pojemności 9449 mAh, czyli niecałe 10 tysięcy, które deklaruje producent, natomiast jest to dość zbliżona wartość, więc możemy to uznać za błąd statystyczny. Natomiast czas ładowania, jak widzicie, za pomocą tej szybkiej 18-watowej ładowarki trwał dokładnie 5 godzin, 4 minuty i 59 sekund. Teraz może sobie sprawdźmy, jak wygląda kwestia ładowania urządzeń mobilnych za pomocą tego powerbanka. W pierwszej kolejności sprawdźmy sobie, jak wygląda kwestia ładowania smartfona Note 8T za pomocą
ładowarki dołączonej do zestawu. Jak widzicie, napięcie 6,31 V, 2,73 A. To jest przy zastosowaniu, jak widzicie, tej oryginalnej ładowarki. A teraz sobie porównamy te wyniki z podłączonym powerbankiem. I teraz zobaczcie, jak wygląda kwestia ładowania telefonu za pomocą powerbanka. Podłączyłem telefon poprzez miernik. Mamy tutaj 5,07 V oraz 1,712 A. Tak więc nieco wolniej ładuje się nam ten smartfon, niż miało to by miejsce za pomocą tej oryginalnej szybkiej ładowarki 18W, którą mamy w zestawie. Natomiast cały czas jest to dość szybkie ładowanie, tak więc myślę, że tutaj jak najbardziej ten powerbank się będzie nam sprawdzał do ładowania tego typu urządzeń. Ok, myślę, że na dzisiaj to było tyle, jeżeli chodzi o tą krótką recenzję powerbanka od TP-Linka. Tak jak widzieliście w przypadku tutaj tych dzisiejszych testów, praktycznie pojemność zgadza się z tą pojemnością, którą podaje producent. Te wahania były nieduże, natomiast oczywiście on też nie był tak całkowicie do zera rozładowany, więc można uznać, że rzeczywiście posiada on tą pojemność 10 000 mAh. Jeżeli chodzi o czasy ładowania, oczywiście są nieco słabsze niż w przypadku tutaj oryginalnego zasilacza 18W, jaki jest dostarczany wraz z telefonem tej Redmi Note 8T. Natomiast jak widzieliście też, obsługuje to dość szybkie ładowanie, tak więc myślę, że nie będzie problemu, jeżeli chodzi o czas ładowania. Dość długi czas ładowania samego powerbanka, tutaj ponad 5 godzin, jak też tutaj widzieliście w testach, ale to też jest, myślę, że do zaakceptowania, jeżeli chodzi o tego typu urządzenia. Tak więc wydaje mi się, że biorąc pod uwagę całokształt, to TP-Link właśnie ten model 10 000 mAh jest bardzo ciekawą propozycją i myślę, że warto się nim zainteresować. Z mojej strony na dzisiaj to było już tyle. Jak zwykle Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał się podobał, to proszę o subskrypcję kanału, o łapkę w górę i do zobaczenia już w kolejnych recenzjach, które niedługo pojawią się na kanale. Cześć!